Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam w ramach Dnia Kobiet o kobiecie, która bardzo mocno mnie zainspirowała, którą uwielbiam jako aktorkę, pieśniarkę, której być może nie znacie, bo odeszła już wiele lat temu i ja sama poznałam ją dopiero niestety, kiedy odeszła. Tą aktorką jest Kalina Jędrusik, czyli seksbomba okresu PRL-u. Tak, to jest ta sama epoka, co Marilyn Monroe, co Brigitte Bardot. I troszeczkę Kalina jest tak troszeczkę może wystylizowana, uformowana właśnie na taką seksbombę, bo Kalina mówiła takim omdlewającym szeptem, przewracała tak wymownie oczami i miała argumenty, które schodziły tak właśnie i miała czym oddychać, ale Kalina też miała bardzo dużo takiego fajnego, sympatycznego, zdrowego dystansu do samej siebie i jest moim zdaniem takim niewykorzystanym talentem komicznym, bo w pewnym momencie na Kalinę zapanowało embargo. Tutaj krążyły takie anegdotki, czy takie może pogłoski, że sam pierwszy sekretarz, pan Gomułka, osobiście rąbnął kapciem w telewizor i rozwalił swój telewizor, bo na wizji pojawiła się Kalina z tymi swoimi argumentami, a szczególnie pomiędzy tymi argumentami tak schodził tak delikatnie na tym słynnym kalinowym dekolcie krzyżyk, który w tej epoce był zupełnie niepoprawny politycznie. I właśnie w ten sposób pan prezes, czy pierwszy sekretarz, no wtedy to była taka funkcja, jakoś tak zawetował, czy zadecydował takie embargo. Choć chodzą tutaj takie słuchy, że to były te żony tych partyjnych bonzów, którym Kalina przeszkadzała, bo tak mąciła ten spokój tymi swoimi formami w tych ich mieszczańskich, spokojnych stadeł. Kalinę może znacie, może kojarzycie, bo to ona jako pierwsza bodajże była wykonawczynią tej piosenki, słynnej piosenki z kabaretu starszych panów, którą później przejęło wielu, wielu wykonawców, bo we mnie jest seks, gorący jak samun, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się mamu. No nie będę Wam dalej śpiewać, bo to nie o to chodzi, bo ja Wam chcę opowiedzieć anegdotkę. Tak, bo to wszystko ma się skończyć anegdotką, ale może znacie też takiej bardzo kobiecej, nostalgicznej, lirycznej piosenki, bo Kalina właśnie ma dużo w sobie takiej delikatności bardzo kobiecej, ale tutaj też nie można, nie ulegajmy może pewnym takim złudzeniom, bo Kalina to była taka mała kobietka z mocą 10 elektrowni, która jeszcze kleła jak szewca, ale piosenka właśnie bardzo liryczna, nostalgiczna. Dla Ciebie jestem sobą, bo choć to tak mało jest, nie potrafię być przed Tobą nikim więcej. Ta 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 ta. No i taki jazzujący rytmik właśnie, znowu kabaret starszych panów, Jerzy Przybora. No po prostu wspaniałe, wspaniałe arcydzieło polskiego kabaretu, ale ta anegdotka, więc Kalina zapanowało embargo na Kalinę i Kalina po prostu, no, nie pojawiała się na wizji, z wyjątkiem kabaretu starszych panów, dlatego właśnie stąd jest najbardziej znana, ale to były czasy PRL-u, więc Kalina pojawiała się na tych objazdówkach, różnych objazdowych, po tańcówkach, tańcbudach czy barburkach, które czasami szły prosto, żywo, na żywo w świat. I tak Kalina pojawiła się, tak sobie myślę, że tutaj powiedziałam Jerzy Przybora, Boże, Jeremi Przybora. No, nie będę ciąć tego filmu, on idzie na żywo, tak? Ja jestem na żywo, jak ta Kalina na tej barburce. I ta Kalina miała na tej barburce coś, co szła w świat, w całą Polskę, miała taką siermiężną, zamkniętą pod samą szyję sukienkę. Pełna kultura, pełna dyskrecja, zero seksapilu. Jedynie taki domyślny, bo Kalina to po prostu aż błyszczała tym seksapilem. Tak, taka była jak taka świeża, wypieczona bułeczka. I Kalina śpiewa tą piosenkę. I piosenkę skończyła śpiewać. I wtedy ci wszyscy operatorzy kamery, realizatorzy dźwięku właśnie doszli, odetchnęli z ulgą. Uff. No, obeszło się bez incydentu. Tym bardziej, że Kalina była na indeksie, było na nią embargo. I w tym momencie Kalina wywija takiego pirueta, to znaczy okręca się, kręci się na pięcie. Ja nie zrobię tego pirueta, bo ja nie mam po prostu co Wam pokazać z tyłu, ale Kalina w tym momencie, w tej swojej małej czarnej, zapiętej szczelnie pod samą szyję, obraca się, a tam z tyłu dekolt. I to taki dekolt, nie taki byle jaki, tylko taki schodzący,
Tak, schodzące w dół do tego miejsca, a nawet troszkę poniżej, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Więc i wtedy cała Polska w tych siermiężnych, gomułkowskich latach 60. zamarła w ekstazie, w bezruchu, konsternacji. No i właśnie, Kalina Jędrusik, może nie znacie, może nigdy nie słyszeliście, a może chcielibyście posłuchać jej piosenek. Naprawdę znajdziecie dużo piosenek Kaliny na YouTubie. Kabaret starszych panów, Jesienna dziewczyna, Bo we mnie jest seks, dla Ciebie jestem sobą i wiele, wiele innych nostalgicznych, lirycznych, troszeczkę takich z odrobiną zdrowego dystansu do samej siebie. Zapraszam, polecam i dziękuję Wam za